A zatem pieniądze są obiektywnie pożądane. Zagadkowe natomiast jest zacofane podejście, jakie prezentują osoby, które starają się je zdobyć. Witajcie w nowym tygodniu. Jak zwykle w poniedziałki chcę sięgnąć do jakiejś lekcji, do czegoś inspirującego. I dziś w pomarańczowej teczce książka, do której już od dłuższego czasu chciałem wrócić, bo pełna jest różnych mądrych, ciekawych, wartościowych lekcji. Wiem to stąd, że bardzo wielu ludzi sukcesu przypisuje jej właśnie inspirację do osiągania wielkich rzeczy. To jest książka napisana w 1959 roku, więc ma już ponad 60 lat. I to jest jedna z tych klasycznych pozycji, do których warto sięgać, bo one są pisane takim jeszcze innym językiem, trochę wiecie, jak Dale Carnegie, jak Napoleon Hill i tak dalej. Mam na myśli książkę, która sprzedała się w 6 milionach egzemplarzy i przyniosła sławę swojemu autorowi, który przeżył tylko 60 lat na tym świecie, ale zostawił trwały ślad właśnie tą książką. Był profesorem marketingu, pisarzem motywacyjnym właśnie. Pracował na Uniwersytecie Stanowym Georgii i nazywał się David Schwartz. Jeśli zapytać o Davida Schwartza, to pierwsze skojarzenie jest zawsze z tym tytułem. Magia myślenia na wielką skalę. Naprawdę wielu ludzi sukcesu mówi o tej książce jako o źródle swoich inspiracji. Więc chcę do niej wrócić i przeczytać wam taką lekcję będącą tajemnicą powodzenia finansowego według Davida Schwartza, jedną z wielu, ale posłuchajcie. Chcesz zarobić pieniądze? Rozwiń postawę usługa przede wszystkim. Zupełnie naturalne jest, a nawet wysoce wskazane, pragnienie zarabiania pieniędzy i gromadzenia majątku. Pieniądze to potęga, która zapewnia twojej rodzinie i tobie standard życia, na jaki zasługujecie. Pieniądze to siła, która pomaga nieszczęśliwym. Pieniądze to jeden ze środków czerpania pełnymi garściami z życia. A zatem pieniądze są obiektywnie pożądane. Zagadkowe natomiast jest zacofane podejście, jakie prezentują osoby, które starają się je zdobyć. Pisał David Schwartz już w 1959 roku. Wszędzie widzimy ludzi, którzy prezentują postawę pieniądze przede wszystkim. Osoby z takim podejściem stają się tak nastawione na pieniądze, że zapominają, iż nie zbiorą majątku, dopóki nie zasadzą nasion, z których wyrosną pieniądze. A nasionami, z których wyrastają pieniądze, jest usługa. Ja bym powiedział służenie. Pewnie w oryginale było to słowo service. Dlatego postawa służenie przede wszystkim buduje majątek. Stawiaj służenie na pierwszym miejscu, a pieniądze same się pojawią. Pewnego letniego wieczoru przejeżdżałem samochodem przez Cincinnati. Nadszedł czas na tankowanie. Zatrzymałem się na wyglądającej zwyczajnie, ale zdumiewająco oblężonej stacji. 4 minuty później wiedziałem, dlaczego ta konkretna stacja jest tak popularna. Po napełnieniu baku, zajrzeniu pod maskę i umyciu przedniej szyby, pracownik stacji obszedł samochód dookoła, podszedł do mnie i powiedział: przepraszam pana najmocniej, dzisiaj strasznie się kurzy. Proszę pozwolić mi wyczyścić przednią szybę od wewnątrz. Szybko, skutecznie i dokładnie wyczyścił szybę od wewnątrz. W żadnej stacji czegoś takiego nie doświadczyłem. Ta niewielka, specjalna usługa zdziałała więcej niż tylko poprawiła moją nocną widoczność, a poprawiła ją znacznie. Sprawiła, że zapamiętałem tę stację. Tak się złożyło, że w ciągu następnych 3 miesięcy przejeżdżałem 8 razy przez Cincinnati. Za każdym razem oczywiście zatrzymywałem się na tej stacji. I za każdym razem zapewniano mi więcej usług, niż się spodziewałem. Co ciekawe, za każdym razem, kiedy się zatrzymywałem, a zdarzyło mi się to i o 4 rano, tankowały tam inne pojazdy. Razem kupiłem u nich około 400 litrów benzyny. Za pierwszym razem, kiedy tam tankowałem, obsługujący mnie pracownik mógł pomyśleć:
facet jest spoza stanu. Stawiam 20 do 1, że nigdy tu nie wróci. Dlaczego miałbym oferować mu więcej ponad zwyczajne traktowanie? Przecież to jednorazowy klient. Jednak pracownicy tej stacji nie myśleli w ten sposób. Dla nich najważniejsza była usługa i dlatego właśnie byli wciąż zajęci pompowaniem benzyny, podczas gdy inne stacje sprawiały wrażenie niemal opuszczonych. Nie zauważyłem, żeby benzyna była tam choć trochę lepsza niż w dziesiątkach innych miejsc. Cena też była porównywalna. Różnica tkwiła w obsłudze i było oczywiste, że to właśnie obsługa przynosi im zyski. Kiedy pracownik podczas mojej pierwszej wizyty umył mi szybę od wewnątrz, zasiał ziarno pieniędzy. Postaw usługę na pierwszym miejscu, a pieniądze same się o siebie zatroszczą. Zawsze. Przejdźmy troszkę dalej. Oto prosta, ale skuteczna zasada, która pomoże ci zbudować w sobie postawę usługa przede wszystkim. Zawsze dawaj ludziom więcej, niż się spodziewają. Te małe bonusy, które dajesz innym, to nasiona pieniędzy. Dobrowolna praca do późna, żeby wydobyć dział z trudnej sytuacji, to nasiona pieniędzy. Zapewnianie klientom usługi gratis, która sprowadza ich z powrotem, to nasiona pieniędzy. Zgłaszanie nowych pomysłów, które podniosą wydajność firmy, to nasiona pieniędzy. Nasiona pieniędzy oczywiście rodzą pieniądze. Posadź usługę i zbierz finansowe plony. Poświęć codziennie trochę czasu, odpowiadając sobie na pytanie, jak mogę dać więcej, niż się ode mnie oczekuje. A następnie zrób użytek z odpowiedzi. Stawiaj usługę na pierwszym miejscu, a pieniądze same się o siebie zatroszczą. Uczy profesor marketingu David Schwartz w swojej klasycznej pozycji Magia myślenia na wielką skalę. Jeśli nie znasz tej książki, szczerze polecam. W tej chwili może być dostępna w innej okładce, bo ja mam edycję sprzed wielu, wielu lat. Taką, którą sam czytałem gdzieś tam, nie wiem, 20 lat temu chyba. Chciałem sięgnąć do tej książki, bo myślę, że sprawa jest bardzo ważna. To jest jedna z takich niby oczywistych, a jednak nie do końca oczywistych spraw. I jednocześnie dosyć prostych, aby się wybić ponad przeciętność i wyróżnić z tłumu, prawda? Tak niewiele trzeba. Odrobinę myślenia, dobrej woli, odrobinę dodatkowego wysiłku i już ktoś nas może zapamiętać, a to są nasiona pieniędzy. Niech ci wzrastają. A jeśli chcesz przekazać te lekcje komuś, wyślij audio inspirację, niech ona wykona tę pracę za ciebie. I to było moje popchnięcie was na ten tydzień. Dobrego tygodnia i do zobaczenia w piątek i na Facebooku, i na YouTubie. Pamiętajcie, że jesteśmy i tutaj, i tutaj. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.